Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na spotkaniu Akademii Radia Wnet. Akademia Radia Wnet ma swoje dwa skrzydła. Jedno skrzydło to jest cykl cotygodniowych spotkań z wykładowcami, a drugie skrzydło to są goście specjalni. Goście, którym będziemy zadawać trudne pytania dotyczące Polski, trudne pytania dotyczące świata, trudne pytania dotyczące racji stanu. Pierwszym gościem był pan profesor Legutko, a dziś Ryszard Legutko, a dzisiaj mam zaszczyt przywitać pana profesora Andrzeja Nowaka. Witam serdecznie. Pan profesor Andrzej Nowak jest z Krakowa, jest człowiekiem, który przemieszcza się dyskretnie, przemieszcza się szybko, którego można spotkać i w Krakowie, i w Warszawie, i pewno w wielu innych miejscach na świecie. Pan profesor Andrzej Nowak jest człowiekiem, którego możemy podejrzewać, że wie bardzo dużo albo nawet jeszcze więcej. I dlatego bardzo się cieszymy, że pan profesor przyjechał tutaj na ulicę Koszykową 8 do siedziby Radia Wnet. Ponieważ dyskusja ma dotyczyć racji stanu, to tak się człowiek zawsze zastanawia, bo pierwsze pytanie powinno być takim pytaniem, nie spóźnił się pociąg. Chodzą punktualnie, 45 minut dłużej niż za Edwarda Gierka. To jest prawda. Jeszcze przywitam tych, którzy oglądają na żywo nasz program w Razem TV, Razem Wnet. To jest też takie coś, co tworzymy. Mateusz Dzieduszycki jest dziennikarzem, operatorem i bardzo sympatycznym człowiekiem. Więc jesteśmy u siebie, panie profesorze. Pozwoli pan, że usiądę nerwowo, myśląc nad tym, jakie pierwsze pytanie zadać, ale to nie będzie pytanie, tylko zagadnienie, bo ciężar tej rozmowy będzie po stronie pana profesora. I ponieważ mamy rozmawiać o racji stanu, jest pan do tej rozmowy gotowy? Pewnie nie, bo mało spałem dzisiaj, ale spróbuję. Usprawiedliwię się od razu, było bierzmowanie syna i nawiedzenie obrazu Miłosierdzia Bożego w naszej bardzo małej parafii. Więc było nocne czuwanie. Pan profesor mało spał, ale pan profesor ma kawę. Tak jest. Tylko pije kawę bez cukru i bez mleka, a taka kawa wcale nie budzi, panie profesorze, a przeciwnie. Tak. Więc albo zaśpiewamy panu jakąś piosenkę na dobranoc wspólnie, to na koniec. Albo zaczniemy, bo żeby rozmawiać o racji stanu, to trzeba najpierw postawić diagnozę. W jakiej sytuacji jest Polska? To jest pierwsze pytanie. Jaka jest Polska Anno Domini 2013? W sytuacji szybko pogarszającej się, i to jest zjawisko chyba najbardziej uderzające. Myślę, że jeszcze nawet 2 lata temu, już po katastrofie smoleńskiej, sytuacja Polski, jaką dziś obserwujemy, była trudna do wyobrażenia sobie, a tym bardziej powiedzmy w roku 2005, kiedy odbywały się wybory prezydenckie i parlamentarne. I nie chodzi tylko o to, co wtedy się stało w Polsce, że wybraliśmy dobrze, udało się wybrać trochę lepszą reprezentację niż zazwyczaj, ale mówię o parlamentarnej i udało się wybrać godnego prezydenta Rzeczpospolitej, ale mówię o czymś, co od nas nie zupełnie zależy, o bardzo szybko zmieniającej się sytuacji zewnętrznej. To, co zdarzyło się w ostatnich nawet 2 latach, pokazuje, jak ta sytuacja gwałtownie pikuje w dół. Z powodów, które zarówno są zawinione przez nasze elity polityczne, jak i z powodów, które, jak już powiedziałem, od nich nie zależą. I to jest jakby kontekst polityczny, który w skrócie można sprowadzić do tezy, że jeśli 5
10 lat temu. Jeśli ktoś powiedział, że jesteśmy między Rosją a Niemcami, to narażał się i być może słusznie nawet na stukanie po głowie, jaka Rosja, jakie Niemcy. Przecież jesteśmy między Białorusią, Ukrainą z jednej strony, a z drugiej strony jesteśmy członkami Unii Europejskiej. Rosja jest gdzieś daleko. Jesteśmy członkami NATO. No wtedy tego rodzaju, wtedy, czyli ledwie parę lat temu, tego rodzaju diagnoza, tradycyjna diagnoza geopolityczna wydawała się kompletnym anachronizmem. Jeśli dzisiaj ktoś mówi, że tego rodzaju diagnoza jest anachronizmem, ten w oczywisty sposób nie ma racji, bo ta diagnoza oddaje stan faktyczny, w którym znalazła się Polska, Europa Środkowo-Wschodnia i Europa. Czyli wróciliśmy tak na dobrą sprawę do klasycznego myślenia. To znaczy to, co pan profesor powiedział w 2005, a może 2007 roku, jeszcze wyglądało na to, że te struktury międzynarodowe, czyli Unia Europejska, NATO, zmieniły geopolityczne położenie Polski, a teraz tezą pierwszą wygłoszoną tutaj dzisiaj jest stwierdzenie, że wróciliśmy do klasyki, do tego, że Polska jest między Rosją i Niemcami. W sensie geopolitycznym tak, ale świat się zmienił oczywiście bardzo i to jest zmiana być może nawet jeszcze ważniejsza od powrotu do geopolitycznego, no można tak powiedzieć, wyzwania, jaki stanowi dla nas od wieków sąsiedztwo dwóch najsilniejszych wspólnot politycznych w Europie kontynentalnej przynajmniej. No bo tak się złożyło, że Polska uformowała się w tym miejscu, gdzie za wschodnich sąsiadów ma największą wspólnotę wschodnich Słowian, najludniejszą w Europie, a za zachodnich sąsiadów najludniejszą wspólnotę etniczną w Europie środkowej i zachodniej, czyli germańską. I to, że wróciliśmy do tego układu, w pewnym sensie nie jest niczym nowym. Właśnie tak jak pan redaktor powiedział, może wróciliśmy do tego układu, ale zasadniczo nowa jest sytuacja cywilizacyjna, w której się znaleźliśmy i sposób reakcji na tę cywilizacyjną, na to cywilizacyjne wyzwanie przez władze, przez elity polskie. Co mam na myśli? No po prostu to, co można by określić jako zgodę na zanikanie Polski. Wcześniej nie było takiej zgody. Ani ze strony elit politycznych, ani ze strony mieszkańców tego kraju. Używam celowo tego określenia. Teraz ta zgoda jest coraz powszechniejsza. Ale spróbujmy scharakteryzować zmianę cywilizacyjną, która nastąpiła. No, jest ona niełatwa do opisania, bo jest bardzo wielowarstwowa. W różnych przejawia się momentach jakby naszego życia, ale tym, co najłatwiej od razu mi wskazać jako historykowi, jest kompletna zapaść świadomości historycznej. To, co powiedział rzecznik Sojuszu Lewicy Demokratycznej, zapytany o datę powstania warszawskiego, kiedy ulokował je w roku 1988, nie było dla mnie żadnym zaskoczeniem, ani nie budziło żadnej złośliwości pod adresem SLD, ponieważ ten człowiek wyraża świadomość nie swojej partii, tylko świadomość swojego pokolenia. Ale, na tym polega problem. Ale mówi pan teraz o takiej wewnętrznej zmianie świadomości części Polaków, natomiast przedtem wskazywał pan na zmiany cywilizacyjne jakby wokół Polski. Rozumiałem, że chce pan wskazać na pewne procesy globalne, które następują, w których uczestniczy Polska i te procesy globalne, w których uczestniczymy, bo jesteśmy, mają wpływ na to, co się w Polsce dzieje. Jakie procesy globalne, pana zdaniem, są teraz najważniejsze? A drugie, czy jest taka siła, czy jest taki ktoś, kto steruje tymi procesami cywilizacyjnymi? Kiedy mówiłem o ucieczce od historii, czy zapomnieniu przeszłości, nie miałem na myśli zjawiska jakoś swoiście polskiego, miałem na myśli właśnie zjawisko, które lokuje w samym rdzeniu tych zmian cywilizacyjnych. To jest właśnie zmiana ogólna, która dotyczy nie tylko Polski, ale dotyczy całej cywilizacji zachodniej przynajmniej. I to, o czym wspomniałem wcześniej, ważne jest, jak na tego rodzaju na przykład wyzwanie cywilizacyjne reaguje wspólnota, jak reagują jej instytucje, czy próbują w jakiejś mierze
ograniczyć, powstrzymać skutki złe dla każdej wspólnoty tego rodzaju zaniku pamięci, prowadząc na przykład pewnego rodzaju politykę historyczną czy politykę pamięci, czy starają się wesprzeć jeszcze ten proces. Nikt nie pamięć, to spróbujmy jeszcze przyspieszyć to zjawisko. Zachęćmy do tego, żeby ona rozpadła się jeszcze szybciej. Mam wrażenie, że na tym polega już to, co można by przypisać jako intencjonalny błąd polityczny naszym politykom czy naszej elicie medialnej, nazwijmy to tak. Natomiast zjawisko zaniku pamięci historycznej jest zjawiskiem cywilizacyjnym, w którym uczestniczymy na równych prawach z Niemcami, Rosjanami, Żydami. Wszyscy borykają się z tym samym problemem, różnie reagują na niego. Czy w takim samym stopniu to pewno jest dyskusyjne, kiedy obserwujemy niemiecką politykę historyczną, mamy wrażenie, że mamy do czynienia z czymś, co jednak jest konsekwentnie budowane. Nie ma odpowiedzi ze strony polskiej, ale w takim razie prowokacyjne pytanie. Ale może to dobrze, może zanik pamięci historycznej doprowadzi w końcu do braterstwa między narodami. Może nie będziemy pamiętać o tym, co było w czasie rozbiorów, co było w 1920 roku, co było w czasie II wojny światowej, czym był komunizm, po prostu spotkamy się na nowo bez pamięci, będziemy radośni, uśmiechnięci i w objęciach swoich tkwiący i w pięknym tańcu dalej już życie spędzający. No, ja rozumiem, że pytanie ma raczej charakter retoryczny, może nawet ironiczny. I odpowiedź nie jest trudna. Wystarczy porównać ostatnie uroczystości Święta Flagi Narodowej w Polsce ze stosunkiem do flagi narodowej nie tylko w Rosji, gdzie taka, no powiedziałbym, nacjonalistyczna czy nacjonalistyczno-imperialna polityka historyczna jest poniekąd traktowana jako oczywista i nikt u nas nie neguje tego, że taką politykę tam się prowadzi, ale jeśli spojrzymy na Zachód, choćby na niedawne Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Niemczech, no to już było parę lat temu, niemniej wtedy zaczęło się prawdziwe szaleństwo szacunku do flagi narodowej w Niemczech. Nikt nie wyobraża sobie urządzenia manifestacji przez prezydenta Republiki Federalnej Niemiec, czy kanclerza, czy pani kanclerz, w której wystąpiłaby ona czy on pod jakimiś różowymi balonikami, pod jakąś karykaturą własnego godła. Nie jest to możliwe. Oczywiście mogą to zrobić jakieś grupy marginalne, bo wszędzie są rozmaite grupy jakichś kontestatorów, ale reprezentant godności urzędu najwyższego w danej wspólnocie, reprezentant symboliki, jeśli można tak powiedzieć, tego państwa, nie pozwala sobie w żadnym kraju na tego rodzaju lekceważenie. I to właśnie jest ta różnica, nie cywilizacyjna, tylko polityczna. Ale wskazał pan ten zanik myśli historycznej, pamięci historycznej jako cechę cywilizacji, tak. A teraz stwierdził pan, że to jest diagnoza dotycząca Rzeczpospolitej albo części elit Rzeczpospolitej, które do tego zmierzają i części ludzi, którzy mieszkają w Polsce, się na to zgadzają. Nie. No, jeszcze raz spróbuję wytłumaczyć. Zjawisko zaniku pamięci historycznej ma charakter, powszechny. Jeśli nie globalny, to przynajmniej ogólnocywilizacyjny, obejmujący naszą cywilizację. I jeśli pan wyjdzie na ulicę miasta amerykańskiego, to spotka się pan ze świadomością historyczną jeszcze niższą, a w każdym razie porównywalną do tej, jaką oferują dzisiejsze szkoły w Polsce. Natomiast to, jak sobie na przykład Ameryka radzi z tym problemem, to jest kultura masowa, nie szkoła, chociaż oczywiście i w szkole próbuje się uczyć historii amerykańskiej przede wszystkim i każdy obywatel amerykański przynajmniej powinien znać prezydentów Stanów Zjednoczonych od początku do końca. Tak jak za naszych jeszcze czasów, bo pokoleniowo się nie różnimy, były takie okładki na zeszyty, na których byli wyrysowani wszyscy królowie Polski. Mniej więcej choćby dzięki temu potrafiliśmy się ich przy okazji niejako nauczyć, kto był najpierw, prawda, a kto potem. No teraz to u nas zanikło, w Ameryce nie zanikło, prawda? Jakaś minimalna próba kontrowania tego walca zapomnienia. Walca, który sprowadza się także do zmian technicznych, technologicznych. No żyjemy obrazkiem, który zmienia się w ciągu ułamka sekundy. Nie jest on żadną trwałą opowieścią, tak jak dawniej
naszą wyobraźnię wypełniały opowieści, które trwają, rozwijają się w czasie. To był właśnie sukces początku naszej cywilizacji, sukces opowieści Homera, która po kilku wiekach stworzyła od opisywanych wydarzeń, czyli od wojny trojańskiej, wspólną świadomość Greków. Aż po sukces właśnie Sienkiewicza od Ogniem i Mieczem poczynając, na panu Wołodyjowskim kończąc, który w jakiejś mierze na nowo wsparł świadomość polską. Dzisiaj taki sukces jest bardzo trudny, albo może nawet niemożliwy ze względów cywilizacyjnych, ale to nie znaczy, że nie możemy nic zrobić z tym walcem zapomnienia, walcem migotliwych mediów, prawda, tych ułamków sekundy, do których także polityk musi zredukować swoje przesłanie. To obliczono, prawda, że w wyborach pierwszych telewizyjnych w latach 50. w Ameryce na przekazanie jakby swojego przesłania kandydat na prezydenta miał około, nie wiem, 58 sekund czy blisko minuty. Dzisiaj ma chyba 4 sekundy czy 8 sekund przeciętnie. No co można wyrazić w ciągu 4 sekund? Można albo krzyknąć, albo westchnąć. Żadnej myśli nie da się przekazać w takim czasie. I to jest problem. Ile panu potrzeba czasu, żeby przekazać istotę swoich myśli? Najkrótszy możliwy czas, jaki jest? Gdybym był poetą, to bym niewiele czasu potrzebował, ale jestem historykiem i potrzebuję troszkę więcej. Ale może podejmiemy taką próbę gdzieś w którymś momencie takiego jakby esencji, znalezienie esencji przekazu. Powiedział pan, że jest gorzej w 2013 roku niż było. Powiedział pan i jeśli dobrze pamiętam, to użył pan terminu o rozpuszczającej się Polsce. No można tak powiedzieć. I to rozpuszczanie się Polski na czym polega? No też na kilku różnych zjawiskach. Po pierwsze zmniejszamy się w liczbach bezwzględnych, prawda? Maleje liczba Polaków. Tutaj przed naszym spotkaniem z jednym z uczestników miałem okazję parę zdań wymienić już na temat tego, co niektórych cieszy, mnie wcale nie. Tego, że zmniejsza się liczba Rosjan, prawda? Kurczą się demograficznie. I od razu podałem taki prosty argument, że owszem, liczba Rosjan zmniejszyła się dramatycznie między rokiem 91 a rokiem 2012, ale w roku 2013 pierwszy raz od 21 lat, odkąd rozpadł się formalnie Związek Sowiecki, przybyło. Po prostu przybyło. 200 tysięcy więcej urodziło się niż umarło mieszkańców Federacji Rosyjskiej. Czyli ten trend został przynajmniej przejściowo, bo on na długo nie może być zahamowany, ale przejściowo został przyhamowany ogromnym wysiłkiem państwa rosyjskiego, które stara się stworzyć wszystkimi możliwymi środkami politykę prorodzinną. No, wiemy, jak to wygląda u nas. Nie zapomnę wypowiedzi premiera Tuska w charakterystyczny sposób chamskiej i wulgarnej, tylko tak można to nazwać, kiedy na konferencji prasowej w listopadzie 2011 roku zapytany, czy koniec listopada, czy początek grudnia, zapytany właśnie o politykę prorodzinną w Polsce, no bo sytuacja nie jest łatwa. Pan premier Tusk odpowiedział, że żadna polityka prorodzinna nie jest potrzebna, panowie bierzcie się do roboty. No to jest właśnie chamstwo i prostactwo tego człowieka i tego rządu w stosunku do zasadniczego, najbardziej żywotnego dosłownie problemu rozpuszczania się polskości. Ale to jest ten wymiar najprostszy, ale są inne właśnie, kulturowe, tożsamościowe. Ci, którzy chcą zastąpić biało-czerwoną flagę, obrzydliwa jest im symbolika, która była ważna dla 30 paru pokoleń Polaków, bo tyle upłynęło od czasów Mieszka i Bolesława. I ta symbolika cały czas towarzyszyła dziejom Polski. Dzisiaj chcą ją wyrzucić na śmietnik, zastąpić różowym balonem. To jest jakiś inny rodzaj, powiedziałbym, kryzysu, już nie związany z ilością, ale z zawartością tej ilości. Z zawartością, jakby powiedział klasyk, cukru w cukrze. Polaka w tutejszym. Czyli pytanie na trochę na marginesie, ale trochę też należy do istoty naszego dzisiejszego spotkania. Ta bitwa w ramach kultury, na czym polega, jaką ma charakterystykę? Ta bitwa, która w kulturze się odbywa, bo się odbywa taka bitwa o Polskę, bitwa o świadomość. Jeśli pan by mnie zapytał, jakbym próbował streścić swoje poglądy, to streściłbym je w pytaniu, czy lepiej być kimś, czy nikim? Do tego się to sprowadza.
bo kimś mogę być tylko w relacji z innymi osobami. Sam dla siebie zawsze będę nikim. Tylko relacja z innymi ludźmi określa, kim z innymi ludźmi, z Bogiem. W każdym razie muszę wyjść poza siebie, żeby być kimś. Kimś dla kogoś drugiego, prawda? I to, co nadaje pewną stabilność, trwałość, znaczenie naszemu życiu, to jest właśnie sieć tych relacji, głębokość rozciągnięta nie tylko horyzontalnie, to znaczy siatka kontaktów, jakie mamy tu i teraz, ale głębokość rozciągnięta w czasie, prawda? To znaczy, że potrafimy rozpoznać naszych przodków, choćby tych bezpośrednich, chodzimy na groby, prawda? To jest bardzo ważny znak trwania cywilizacji. Jak długo chodzimy na groby, choćby swoich rodziców, a nie wyrzucamy ich na śmietnik, bo z racjonalnego punktu widzenia to jest może nawet lepsze, no, zutylizować tylko i wyrzucić. To jest przykład zapaści cywilizacyjnej kraju, któremu pod wieloma względami zazdrościmy. Pragi, gdzie 80% szczątków, znaczy Czech, ale Praga tam jest sercem tego kryzysu, 80% szczątków po spopieleniu jest nieodbieranych po prostu. No bo po co odbierać, prawda? No inne kraje są tego przykładem, więc to jest ważne, żebyśmy sięgali wstecz do naszych przodków i myśleli o tym, żeby mieć dzieci, żeby przekazać komuś coś. I to jest właśnie, powiedziałbym, konkurencja tej postawy z postawą, która nie przyzna się nigdy do tego, żeby powiedzieć, ja reprezentuję postawę, której ostatecznym efektem jest to, że jestem nikim. To jest zupełnie inna autodefinicja wtedy. Ja reprezentuję postawę, w której liczy się tylko moje dobro, nic innego. Moje dobro się liczy, moje tu i teraz, w tej chwili. Bo to, co będzie za chwilę, nie ma żadnego znaczenia. Mnie nie będzie, więc ja muszę to przeżyć, zużyć, ile się da. Ale w tym konsumpcyjnym, w ścisłym tego słowa znaczeniu, nastawieniu, gubi się właśnie poczucie znaczenia, bo człowiek jest jakby, no, że tak powiem, kierowany różnymi motywami. Nie tylko, żeby posiadać, żeby mieć więcej, to jest bardzo ważne i to jest chyba każdemu z nas dane w jakimś stopniu, ale żeby być kimś, żeby coś znaczyć. I czasem nierzadko te dwa jakby motywy naszego działania się rozchodzą, są sprzeczne. Czyli historia, demografia, kultura i filozofia, którą zaprezentował pan profesor przed chwilą. I co jeszcze? Mówimy o tym rozpuszczaniu się Polski. Co jeszcze? Gdzie jeszcze się Polska rozpuszcza? No rozpuszcza się właśnie w pojęciu wspólnego interesu. Zatracamy to poczucie wspólnego interesu. Często też wśród młodych ludzi znajduje, ale to być może jest taki okres, który mija potem, dojrzewa się do zrozumienia wspólnoty szerszej. To jest zjawisko, z którym pewnie pan się spotkał, wiele osób, że wśród młodzieży najpopularniejszą postawą, nurtem politycznym jest libertarianizm. UPR, Korwin-Mikke ma dużą popularność wśród nastolatków, dwudziestoparolatków. To jest właśnie to przekonanie, no dlaczego mam się dzielić z kimś, kogo nie znam, prawda, płacić podatki, skoro powinienem zużyć to sam. Sam zapracowałem, sam zużywam. Nikt nie będzie mi się wtrącał. To jest właśnie też inny rodzaj rozpuszczania polskości. To niekoniecznie jest konsekwencja myśli Korwin-Mikke, bo można powiedzieć tak, że ja chcę się dzielić, tylko nie państwo ma w tym uczestniczyć, tylko sam, mając świadomość, sam chcę to zrobić. To jest pochodna, wydaje mi się, popularność tego nastawienia jest pochodną kryzysu państwa polskiego, bo na tym także polega rozpuszczanie polskości. To, że nie mamy zaufania do jego instytucji, że właściwie zaczynamy się znowu obchodzić bez niego, próbujemy obchodzić się bez niego, w związku z tym podatki płacone na to państwo wydają nam się wyrzuconymi pieniędzmi. Przestajemy rozumieć zasadę solidarności, która zbudowała naród w oparciu o państwo. Przestajemy to rozumieć, mając takie państwo, jakie mamy, ale to nie znaczy, że państwo jako takie jest do wyrzucenia. Przyjmijmy, że diagnoza została postawiona, a teraz o intencjach porozmawiamy. Czy to, co się dzieje w Polsce, jest intencją kogoś, wypadkową, działania jakichś sił, czy też przypadkiem cywilizacyjnym? Jest wypadkową jednego i drugiego. Czyli i przypadku, i intencji. Oczywiście. Intencji tak. Czyjej? Intencji tych, którzy chcą Polskę podporządkować swoim planom.
planom. A kto chce podporządkować Polskę swoim planom i jakie to są plany? Jeśli pan wie, to proszę je zdradzić. O niektórych z nich mogę powiedzieć, bo się nimi interesuję, prawda? To są plany Imperium Rosyjskiego, które nie jest bynajmniej jedynym graczem w tej grze o przyszłość Polski, graczem zewnętrznym. Tak się składa, że akurat ja się tym zajmuję, więc na ten temat może wiem troszkę więcej niż na temat innych planów i projektów dotyczących Polski. A czy widzi pan w tej polityce wewnętrznej Polski rozgrywkę, którą znamy od Piotra I, czyli rozgrywkę, która polega na ingerencji sił jawnych i tajnych, czyli agentury wpływu rosyjskiej? Już mówiąc po prostu, no bo Piotr I gdzieś tam zapoczątkował to myślenie o Polsce, nie podbijaj, tylko zmieniaj, przekupuj i przez agentów swoich działaj. No, zasada jest odwieczna, zasada każdego imperium, dziel i rządź, więc najpierw trzeba podzielić, a potem rządzić. I czy widzi pan, obserwując to, co się dzieje w Polsce, że jest ta siła zewnętrzna, która dzieli Polaków? Oczywiście, że tak. To wszystko, co Rosja, państwo rosyjskie konkretnie, demonstruje w sprawie katastrofy smoleńskiej, służy konsekwentnie pogłębianiu podziału w Polsce. W taki sposób, żeby coraz bardziej kompromitować tych, którzy bronią rozpaczliwie tej fanatycznej wiary w dobrą wolę Władimira Putina, w poprawność raportu Anodiny i Millera. Rosja stara się pokazać jak najbardziej, że ten raport jest kłamliwy, że można po prostu wymyć wrak i zademonstrować go polskim gościom, by ci musieli przyznać, że skąd patrzą na ten wyglancowany wrak i mówią, że on nie jest umyty, prawda? Muszą pogłębiać się jakby w tym samoupodleniu, tym kłamstwie, budząc oczywiście złość, reakcję drugiej strony, która nie chce przyjąć tego kłamstwa, chce widzieć rzeczywistość tak, jak ona wygląda. A zaobserwował pan moment zmiany polityki rosyjskiej w stosunku do Polski w tym ostatnim dwudziestoleciu? Czy był, czy można sfotografować ten moment i powiedzieć, to było tutaj, tutaj widać, że panowie na Kremlu postanowili postępować inaczej? Sądzę, że był moment stosunkowo krótki, lata 92-93, kiedy można było roić sobie, ja sobie to roiłem, w każdym razie wtedy, nadzieję na jakąś formułę porozumienia z Rosją, porozumienia, którego wspólną podstawę będzie tworzyło rozliczenie zbrodni komunizmu, której ofiarami padali i Rosjanie, i Polacy. To była przez chwilę wtedy podstawa polityki, którą reprezentował Borys Jelcyn. Ale Jelcyn okazał się za słaby, zbyt potężne były te siły, które wyszły wraz z nim ze Związku Sowieckiego i które przesterowały, powiedziałbym, jego politykę od 1993 roku na tory, z których ona nie zbacza do dnia dzisiejszego. Żadnej jakościowej zmiany nie było. Nastąpiło wzmocnienie, tylko uczynienie bardziej skutecznym tego kursu, odkąd u steru zasiadł podpułkownik Władimir Putin. Podpułkownik Władimir Putin rządzi Rosją już ponad 10 lat. Czy udało mu się... 14. 14 od 99 roku. Tak. Od kiedy pan Bierezowski pojechał do Biarritz, żeby namówić Putina, żeby wszedł w struktury rządu. I to jest tak, czy już prezydentowi Rosji udało się odbudować imperium? To jest jedno pytanie. I drugie pytanie od razu. Czy pan czasami, patrząc na strategię i politykę rosyjską, nie zazdrości Rosjanom, że potrafią być konsekwentni, że mają klasę polityczną, która buduje ich imperium i dba o ich interesy? Jeśli czegoś bym zazdrościł Rosjanom, to bogactwa życia umysłowego i kulturalnego, przy którym zwłaszcza powiedziałbym duża część historii intelektualnej i kulturalnej III RP wygląda strasznie siermiężnie i płytko.
To oczywiście nie znaczy, że kiedykolwiek chciałbym zamienić język polski na język rosyjski, czy kulturę polską na kulturę rosyjską. Choć podziwiam tę drugą także i bardzo lubię także język rosyjski. Natomiast jeśli idzie o politykę, to nigdy nie zazdrościłem żadnej polityce imperialnej, ponieważ wszystkie imperia ostatecznie są chimerami, które skazane są na rozpad. Oczywiście ten rozpad czasem trwa długo, morderczo długo dla pokoleń, które nie mogą się tego rozpadu doczekać, ale przez intensywność tych rojeń o stworzeniu wiecznej Rzeszy, wiecznego Trzeciego Rzymu, wszystko jedno jak to nazwiemy, można powiedzieć, że raczej współczuję tym, którzy wierzą w taką chimerę. A Polska historycznie zawsze odgrywała rolę psuja imperialnych planów, czy były to imperia naszych wschodnich sąsiadów, czy była to Rzesza. Zawsze przeszkadzaliśmy w budowie tych imperiów i niektórzy są zmęczeni tą rolą psuja. Na przykład Donald Tusk wolałby budować to imperium razem z Niemcami i Rosją. Oczywiście nie polskie imperium, tylko rosyjskie i niemieckie. Wtedy nie będziemy musieli psuć. No, jakby zdefiniował ten swój program polityczny od razu, jeszcze zanim zaczął swoją karierę polityczną w 1987 roku na łamach miesięcznika Znak. Tak w istocie bardzo poważnie tutaj z kolei muszę oddać mu sprawiedliwość, na dobrym poziomie intelektualnym i literackim był w stanie program swoich rządów, które objął blisko 20 lat później, sformułować. Mamy być korytarzem wygodnym dla Rosji i dla Niemiec, niczym więcej, bo jeśli spróbujemy być polskim pokojem między tymi dwoma domami, to nam przyjdą i rozwalą ten pokój, bo są silniejsi, więc zaakceptujmy to. Jesteśmy tylko korytarzem między Rosją a Niemcami. I widzi pan w polityce polskiej, wewnętrznej, zagranicznej właśnie taką chęć i realizację takiego planu? No mówił o tym parokrotnie, bardzo wyraźnie pan minister Sikorski. Mówił o tym najdobitniej na takim spotkaniu, na które poszedłem ze świętej pamięci rzecznikiem praw obywatelskich, panem doktorem Januszem Kochanowskim. Wyszliśmy z tego spotkania troszkę przed jego zakończeniem, bo nie mogliśmy zostać. Spotkanie w Fundacji Batorego, w którym pan minister Sikorski prezentował założenia swojej polityki zagranicznej w obecności dyplomatów zachodnich. I było to z pasją wypowiedziane potępienie jego poprzednika, Józefa Becka, a w istocie oczywiście jego bezpośrednich poprzedników, ale było to z taką pasją, z zapluciem, dosłownym zapluciem mikrofonu przed ministrem Sikorskim, z taką nienawiścią do całego dorobku Polski, która stawia opór tym imperiom, które są tutaj obok nas. I z taką ogromną siłą było wypowiedziane właśnie to założenie, że Polska nie może przeszkadzać primum non nocere, ale nie Polsce, tylko Niemcom i Rosji. Jeżeli nie będziemy przeszkadzać Niemcom i Rosji, to jakoś przetrwamy w ramach tego państwa narodowego, piastowskiego. To podkreślał bardzo, że potrzebna jest nam wizja, powrót do wizji Polski piastowskiej. Myślę, że wszyscy Piastowie przewracają się w grobie, może poza tymi śląskimi z XVII wieku. Broń Boże Polska Jagiellońska, bo to było najgorsze. Użył słów zresztą, które w dużym stopniu przypominały sformułowanie Wiaczesława Mołotowa z jego słynnego przemówienia z września 1939 roku, kiedy mówił o II RP jako o pokracznym bękarcie traktatu wersalskiego. Minister Sikorski, mówiąc o II RP jako o żałosnej próbie ożywienia tradycji jagiellońskich, mówił o pokracznym kłębku sprzeczności. Więc jakby to wszystko zostało zarysowane bardzo wyraźnie. Jednocześnie w tej koncepcji Polski silnej jest zawsze myśl o tym na temat polityki jagiellońskiej, na temat dobrych relacji z Ukrainą, nie tylko wymiana uścisków, ale relacja gospodarcza z Litwą, z krajami bałtyckimi i dalej z Gruzją czy Azerbejdżanem, Kazachstanem. To są wszystko były myśli, które realizował
świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński. Od tego momentu, od 10 kwietnia 2010 roku, wiele na świecie się zmieniło. Zmienił się rząd Gruzji, zmienił się rząd na Ukrainie. Czy w ogóle jest możliwe odbudowanie takiej polityki, o jakiej pewno i pan myśli, i pewno pan by uznał, że to jest polityka zgodna z polską racją stanu? Pozwoli pan, że trochę zawieszę jakby to pytanie w powietrzu i spróbuję w jego intencji jakby przedstawić wizję alternatywnej polityki w Polsce, polityki zagranicznej, tę, która mogłaby służyć jako uzasadnienie tej linii, którą przyjął Donald Tusk i Radosław Sikorski. Mieli przesłanki i mają przesłanki, by dokonać reorientacji polskiej polityki zagranicznej, bo przecież dokonały się zmiany niezależne od Polski. Jeszcze raz wrócę do tego, że nie wszystko jest winą polskich polityków czy elit. Rosja wzmacniała się dynamiką wewnętrzną swojego wzrostu dzięki po prostu cenom nośników energii, gazu i ropy naftowej w połowie pierwszej dekady XXI wieku. Akurat one szły w górę, więc i Rosja szła w górę. Stany Zjednoczone wycofywały się z Europy. Wiemy to i to się dokonało. No być może gdyby wcześniej, a nie później, jak to ostatecznie zwlekając uczynił rząd Donalda Tuska, został podpisany i ratyfikowany w Polsce układ ze Stanami Zjednoczonymi o instalacji tarczy antyrakietowej, może Stany Zjednoczone zdążyłyby ratyfikować ten układ, zanim nastąpiła zmiana administracji z George'a Busha juniora na Obamę. No ale tak się nie stało i logika zresztą polityki amerykańskiej, niezależnie od takiej czy innej decyzji polskiej, zwolnienia czy przyspieszenia tej decyzji po stronie polskiej, pozostaje ta sama. Ameryka wycofuje się z Europy i myślę, że trudno robić sobie złudzenia. Tu się różnie na przykład od części artykułów, powiedzmy w bardzo przeze mnie szanowanej Gazecie Polskiej, które sugerują, że rychło nastąpi reorientacja, Ameryka wróci do Europy. Nie widzę przesłanek do takiej zmiany. A zatem Ameryka wycofuje się z Europy, Rosja jest coraz mocniejsza, Niemcy odgrywają coraz mocniejszą rolę w Europie. To są wszystko elementy niezależne od nas. To może rzeczywiście, no skoro jesteśmy między Rosją a Niemcami, warto przypomnieć ostatni ranking, no to jest oczywiście zabawa, ale ona coś mówi o rzeczywistości, ranking Forbesa o najbardziej wpływowych ludziach na świecie. Wiecie państwo, jaki był wynik za rok 2012. Nie było pierwszego miejsca, natomiast na drugim miejscu został obsadzony Władimir Putin, na trzecim Angela Merkel, na czwartym Bernanke. Prezydent Obama był bodajże szósty. Czyli dwie najpotężniejsze postaci na tej ziemskiej kuli, akurat to są przywódcy dwóch sąsiednich krajów, więc coś się zmieniło, prawda? No i może w takim razie trzeba jakoś dogadywać się z tymi sąsiadami. Więc tego rodzaju uzasadnienie dla polityki Tuska, Sikorskiego można przedstawiać. Gdzie kończy się moim zdaniem racjonalność tego wyboru? W tym momencie, kiedy w imię takiej zgody, można powiedzieć, z silniejszymi sąsiadami, zaczynamy realizować politykę niszczącą Polskę. A totalna wojna z opozycją, jaką realizuje rząd Platformy Obywatelskiej, i totalna wojna wcześniej z prezydentem, jaką wypowiedziała Platforma Obywatelska z własnym państwem i wspierające ją media przed rokiem 2007, to oczywiście rozbija Polskę, niezależnie od tego, jaki scenariusz wybierzemy polityki zagranicznej, to Polsce nie może służyć. A zatem, gdyby zamiast tej totalnej wojny z obrońcami tradycyjnego patriotyzmu wyszydzanymi, z obrońcami tradycyjnej polityki jagiellońskiej, mielibyśmy do czynienia z próbą przekonywania nas, no rozumiecie, na Stany Zjednoczone nie możemy liczyć, z Niemcami musimy się liczyć. Gdyby nie było tyle kłamstwa, już nawet nie hipokryzji, ale jaskrawego kłamstwa zaprzeczającego rzeczywistości w tej materii, to można by rozważać rację tego rodzaju zmiany. Ale kiedy minister Sikorski na przywitanie premiera Putina 1 września 2009 roku w Gazecie Wyborczej napisał, i te słowa będą paliły jego ministrowanie do końca życia tego człowieka,
On napisał, że nigdy Rosja nie była tak nie przestrzegała praw człowieka i wolności, jak w ostatnich latach pod rządami Władimira Putina. To był 31 sierpnia, kiedy to zostało opublikowane 2009 roku. Tak się składa, że wtedy właśnie aresztowany został profesor historii z Uniwersytetu w Archangelsku za prowadzenie badań nad Gułagiem i pisała o tym ta sama Gazeta Wyborcza, która drukowała ten list powitalny ministra Sikorskiego. To był moment, w którym no, świeża była sprawa zabójstwa Politkowskiej. To był moment także, kiedy właśnie do więzienia trafił Magnicki. Ten właśnie, którego śmierć kilka miesięcy później no, i proces pośmiertny, no, rzecz nie bywała nawet w czasach stalinowskich. Wytoczono proces człowiekowi, którego zamęczono w więzieniu po śmierci, żeby udowodnić, że zamęczenie właściwie było słuszne. To wszystko dokonywało się wtedy i klub programu. Kiedy myśmy tak witali premiera Putina i tu właśnie jest ten moment, kiedy mogę pokazać, jak sądzę, fałszywość i błędność tej polityki, którą wybrali Donald Tusk i reprezentuje ją oficjalnie pan minister Sikorski. Otóż w momencie, kiedy witano na polskiej ziemi jak półboga Władimira Putina, lekceważąc kompletnie wszystkich innych wysokiej rangi gości, którzy przyjechali na Westerplatte, armia rosyjska razem z armią białoruską w ramach wspólnych ćwiczeń Zapad, Zachód na terenie Białorusi ćwiczyła w obecności polskich obserwatorów, a to dlatego, że mamy umowę z 1993 roku z Białorusią, która właśnie no, nakazuje tego rodzaju wymianę obserwatorów. W obecności polskich obserwatorów armia rosyjska ćwiczyła dwa elementy. Taktyczny atak nuklearny na miasto Warszawa i desant powietrzno-morski na wybrzeże Polski. To jest sposób prowadzenia polityki przez Rosję. Tutaj na kolanach witany jest Putin jako obrońca demokracji, praw człowieka i najlepszy przyjaciel Polski. I w tym samym, dosłownie to był ten sam tydzień, armia rosyjska przeprowadza manewry w obliczu polskiego obserwatora, tak żebyśmy wiedzieli, nie żebyśmy nie wiedzieli, tylko żebyśmy wiedzieli, w którym ćwiczy atak nuklearny na Warszawę. I otóż przyjęcie takich warunków zgody z Rosją, moim zdaniem, jest sprzeczne z każdym rozumieniem polskiej racji stanu. I być może też to był ten moment, w którym premier Putin zapowiedział, czy zaprosił premiera Donalda Tuska do Katynia na 7 kwietnia. To był ten, albo chwilę później to się wszystko zdarzyło. Za chwilę, proszę Państwa, zrobimy krótką przerwę, żeby Państwa, którzy tam stoją, spróbować jakoś tutaj przynajmniej część osób posadzić, ale zanim zrobimy przerwę, to jeszcze ostatnie pytanie takie z cyklu diagnoza. Tak? Już Ameryka sobie odjechała, już Rosja się wzmocniła, już wiadomo, jaka jest ta polityka zagraniczna Polski według pana profesora, ale jeszcze tylko zróbmy zdjęcie Unii Europejskiej. W jakim stanie jest Unia Europejska i czy ta Unia Europejska przetrwa, czy też się rozleci? Oczywiście nie wiem tego, bo nikt tego nie wie. Natomiast moja ekspertyza też w tej dziedzinie nie jest taka duża, więc wypowiadam się tutaj bardzo po amatorsku. Wydaje mi się, że to oczywiście zależy od decyzji polityków w Europie. Unia Europejska wciąż jest korzystna dla Niemiec, a Niemcy są najsilniejszym i to jest oczywiste dzisiaj jeszcze bardziej niż było kilka lat temu krajem decydującym o przyszłości Unii Europejskiej. Jeśli Niemcy nie przesadzą, powiedziałbym, w swego rodzaju pysze, której ulega każdy, komu wiedzie się pod rząd jakby ileś operacji, tak jak to się dzieje w przypadku Putina i jak dzieje się w przypadku Niemiec w ostatnich latach, to Unia Europejska się utrzyma, bo ona jest korzystna dla Niemiec. Oczywiście Niemcy chcą zmienić jej warunki tak, żeby była ona jeszcze bardziej korzystna dla nich, mniej korzystna dla tych, na których zdaniem Niemców podatnik niemiecki musi pracować, czyli południa europejskiego. Więc chcę tylko zakończyć tym scenariuszem, który wydaje mi się
prawdopodobny, to nie znaczy, że najbardziej prawdopodobny, ale prawdopodobny dotyczący Unii Europejskiej, a który byłby zmianą na pewno dla nas niekorzystną. Nowa Unia, Unia Niemiecka, taka powiedziałbym Unia, no w XIX wieku była taka Unia Celna, w której tworzy się północne euro ograniczone do Niemiec, Holandii, Belgii, Luksemburga, Danii oraz Austrii oczywiście, Czech i Polski. To jest po prostu poszerzona rzesza, od której odrywa się kraje romańskie jako słabsze, znaczy nie słabsze od Polski, tylko słabsze od Niemiec, prawda? Gospodarczo niekompatybilne, że tak powiem, paskudnym nowotworem językowym z niemiecką gospodarką, tak jak te półkolonialne peryferie czy Marche Wschodnie, to znaczy Czechy i Polska, które przydadzą się w ramach tej poszerzonej rzeszy. To jest scenariusz alternatywny dla Unii Europejskiej, który moim zdaniem jest prawdopodobny, choć wciąż liczę na to, że Unia jako całość jest lepsza od tego scenariusza, tylko Unia, w której próbujemy, no bardzo, bardzo powiedziałbym, aktywnie, być może nawet na wyrost naszych możliwości, zabiegać o tworzenie cały czas nowych, bo nie ma tutaj możliwości zawarcia stałych koalicji, ale cały czas nowych, zmiennych koalicji na rzecz polskiego interesu narodowego. A czy w swoich rozważaniach czy dociekaniach pan zwraca uwagę na historię banków centralnych, historię Federalnej Rezerwy, to znaczy w jaki sposób ci, którzy mają pieniądze, kształtują politykę i do czego zmierzają? Czy to jest taka materia, z którą pan się nie mierzy i której nie obserwuje? I oczywiście próbuję ją obserwować, ale jestem tutaj amatorem, więc dlatego nie chcę się zagłębiać w te rozważania, bo są inni, o, można profesora Rybińskiego zaprosić, innych specjalistów, którzy no, dużo kompetentniej niż ja się wypowiedzą w tej sprawie. Być może tak, ale to jest tak, że w tej diagnozie i w tej opowieści całej ten, bym powiedział, gospodarczą, całą strategię gospodarczą też trzeba uwzględnić, żeby to zobaczyć, bo kiedy patrzymy, nie wiem, na historię, to już inne tam powstania styczniowego, tak? No to tam też działały rozmaite siły, w tym też takie siły, które w interesie których było, żeby było powstanie, albo w interesie których odwrotnie, tak? Akurat gospodarcze siły, tym akurat się trochę zajmuję. W powstaniu styczniowym moim zdaniem nie odegrały istotnego znaczenia. Niektórzy mówią o masonerii, to jest inna jakby para kaloszy, natomiast gospodarcze powstanie nie wpłynęło na ziemię polskie. Nawet produkcja nie spadła w latach 63-64 w Królestwie Polskim. Z kolei nie wiem, czy taka książkę, ostatnią książkę Zbigniewa Brzezińskiego, czy pan miał w ręku, czy pan czytał? Miałem w ręku, przeglądałem, nie przeczytałem, a to dlatego, że jestem troszkę zniechęcony do diagnoz Zbigniewa Brzezińskiego, które zawsze się nie sprawdzają, z jednym tylko wyjątkiem rozpadu Związku Sowieckiego, który to wyjątek no, jednak nie sam Brzeziński tylko podzielał. Natomiast wszystkie inne prognozy okazały się fałszywe. Ale jednocześnie znając ten wpływ Zbigniewa Brzezińskiego na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Którego? O ile tego, który jest. Cartera. Nie, tego. Prezydenta Obamy. Tak? Pozwolę sobie zachować odmienne zdanie w tej sprawie. Że nie ma takiego nie wpływu. Ma. No dobrze, ale jednocześnie w tej książce Pani jest... Pani Obamowa ma na pewno większy. W książce Zbigniew Brzeziński tam tworzy wizję. Wizję własnej wielkości. Wizję własnej wielkości, ale też wizję Ameryko, Euroazja, aż do Władywostoku, od San Francisco do Władywostoku. I teraz, kiedy patrzymy na tą pośpiech w budowaniu tej struktury gospodarczej amerykańsko-europejskiej, bo jest taki pośpiech i jest przyspieszenie, to jakby jest sprzeczne z tą diagnozą, którą pan postawił, że Ameryka się wycofuje z Europy. Przeciwnie, Ameryka potrzebuje do czego się Europy, do tej operacji, globalnej operacji gospodarczej. Jak pan zapewne wie, Zbigniew Brzeziński jest jednym z architektów Komisji Trójstronnej. Wiem. I to jest właśnie jego punkt widzenia architekta ładu światowego.
punkt widzenia, którego ja bardzo nie lubię. Ja mam w sobie silny instynkt anarchistyczny. To znaczy nie lubię tych, którzy chcą dla mnie zbudować porządek beze mnie. To nas łączy. I Polska zwykle takie porządki psuła, bo te porządki były zorientowane na interesy najsilniejszych graczy. I to jest także punkt widzenia. Zbigniew Brzeziński nie ma nic wspólnego, o to mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, z polskim interesem narodowym i polskim punktem widzenia. Ma punkt widzenia w najlepszym razie amerykański albo punkt widzenia Komisji Trójstronnej, która jest przekonana o tym, że da się kontrolować ład światowy. Stany Zjednoczone już same tego nie mogą udźwignąć, więc próbują się dzielić, tak jak kiedyś Imperium Brytyjskie podzieliło się ze Stanami Zjednoczonymi tą misją. Dzisiaj Stany Zjednoczone nie mają tak wygodnej sytuacji, bo nie mają następnej anglojęzycznej kolonii, która się przeciwko nim zbuntowała, tylko muszą się dzielić odpowiedzialnością w Europie z Niemcami. To Zbigniew Brzeziński stale podkreśla, że tylko Niemcy są tutaj partnerem dla Stanów Zjednoczonych. Miałem okazję raz tylko rozmawiać ze Zbigniewem Brzezińskim w roku 2006. To było niedługo po objęciu władzy przez prezydenta Kaczyńskiego. I to była seria tyrad przeciwko, ze strony profesora Brzezińskiego, przeciwko polityce Prawa i Sprawiedliwości jako polityce, która psuje tę przewodnią rolę Niemiec w Europie, bo Niemcy są najważniejsze. Być może jest w tym jakaś racja, no po prostu trzeba uszanować, że taki jest punkt widzenia elit amerykańskich. Natomiast poza tym punktem widzenia jest, teraz pojawił się następny. Skoro Rosja wzmogła się tak w swoim potencjale i możliwościach, jak to się stało w ostatnich 14 latach, no to Rosja jest następną siłą, którą nie tak jak pisał Brzeziński należy, 14 lat temu należy rozwalić do końca. Bo to było proroctwo Brzezińskiego sprzed 14 lat, że nastąpi podział Rosji, rozbiór Rosji, dlatego Brzeziński jest znienawidzony w Rosji. No ale teraz Brzeziński mówi, że trzeba współpracować z Rosją, że trzeba podporządkować wszystko temu, żeby Ameryka mogła dobrze współpracować z Rosją, więc żadne interesy Polski tu w grę nie wchodzą. 14 lat temu mówił, że mamy zagospodarować jako taki, można powiedzieć, prokonsul Ameryki w Europie Wschodniej, całą tę przestrzeń między Morzem Bałtyckim a Morzem Czarnym w imieniu Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj to Rosja ma to wszystko zarządzać, żeby Ameryka mogła swój ład światowy zbudować z Rosją i Chinami, a w Europie z Niemcami. No mnie się ten porządek nie podoba z dwóch względów. Po pierwsze dlatego, że jest on sprzeczny z polskim interesem, a po drugie, albo może nawet hierarchicznie po pierwsze, dlatego, że jest sprzeczny z ludzką wolnością i z doświadczeniem historycznym. Nie uda się zrobić takiego porządku. I to jest ta chwila przerwy. Może uda się na reklamę oczywiście. Reklama, tu mamy księgarnię, Państwo doskonale wiedzą, a w tej księgarni jest książka Gryfina, którą bym chciał panu profesorowi podarować, bo to jest książka. Właśnie przed chwilą inną książkę, też chciałem zareklamować. I może, nie wiem, czy to jest możliwe. Nie wiem, czy. Tak. Trzeci tom. Pan Maciejewski zadebiutował w ostatniej Akademii Radia Wnet, był wykładowcą. Te książki są u nas i jest jakby w tej całym kręgu, w naszym kręgu, tak? Kręgu Radia Wnet. Chyba się nic nie uda zrobić dla Państwa. Bardzo mi przykro, mogę. Jeżeli Państwo by się kawałeczek przesunęli, uważając na kamerę, do nas, pierwszy rząd, a my się możemy tylko wtedy zaburzymy kadr minimalnie. Tylko proszę uwagę, nie przed. Można się trochę w lewo wycofnąć, to wtedy można tutaj. Gdzie? W lewo, tak? Tam dobra. Okay. Tylko żeby pan kamerę tam sobie ustawił. Łukasz sobie poradzi. Okej. Okay. Przepraszam, trochę mętnie mówię, bo rzeczywiście. Bardzo klarownie. Bardzo klarownie, bardzo, bardzo pięknie. To widzę, takie krótkie, cięte mają być raczej. To dobrze, ja mam spokój. Rozmowa, dialog. Tak. Ta.
No to już wspomnieliśmy, jeszcze na pewno w dyskusji będzie. Do, ale to wiesz co teraz o racji stanu. No tak. To już w pytaniach dodatkowych. W Radiu Wnet jest nagrywane, nie idzie? Idzie. Idzie w radiu, idzie na żywo w telewizji, potem zostaje na portalu. No już i od tego momentu też, no tak. Dobrze, to ja, tak, oczywiście, że czekamy. Jak pan spotka pana Jana Polkowskiego, tak, to proszę mu o tym opowiedzieć. O czym? O tym, że bo był w piątek goście i były trzy osoby. Naprawdę? Tak. No nie. Znaczy ale, mam, jak pan być może wie, złe stosunki z Janem Polkowskim, ale ojej. Ale jestem z wielkim podziwem dla jego powieści. Bardzo mi się podoba. Świetna powieść. Tak. Ale i dla jego tego gościa niedzielnego. Dla jego intelektu też, no bo to jest wybitny, wybitny człowiek, tylko... Trudny charakter, no może ja też mam trudny charakter, nie wiem. Może tak. To jest... Nie, zupełnie inna sprawa, nie warto w ogóle o tym mówić. Natomiast napisał świetną powieść, naprawdę. Tak, przeczytałem z wielką przyjemnością i to jest... Tam też są takie tyrady, które się z przyjemnością czyta. Tak, tak. Ja jestem pan. Ale dlaczego tak mało? Bo jeszcze nie przeczytali powieści, to chyba dlatego. Nie, bo to jest właściwie... też dzisiaj nie wiedziałem, czy będą trzy osoby, czy będzie pięć, czy i okazuje się, że nie wiadomo, tak? Bo no może tak. Dlatego, że był piątek, może dlatego, że był dziesiąty, może no dlatego... Właśnie, tak, bardzo możliwe. Może dlatego, że zbierało się na deszcz. Nie, nie, to... Oczywiście. Ale jest nagranie na naszej stronie bardzo... Małgosiu, weź książkę Gryfina, książkę Gryfina, Fed. Pociąg o 8, także ja mam czas do 7. Ja nie mam. No więc właśnie, no to... Ja muszę być bezdetny z kolei. Oczywiście. Ale... Nie, no to pan decyduje o końcu. Dobrze. Ja no raczej nie później niż o 7 muszę skończyć, a pan... Dobrze. Jak pan jeszcze... skończy 15 po 6, to też... Nie, to się okej, dobrze. Ale pewnie nie wyjdzie, bo tu będzie mnóstwo pytań. Jasne. Dobrze. Po przerwie witamy Państwa serdecznie, tak? To trochę taka telewizyjna, nie będzie większej sali, to jest nasza sala, tutaj mamy się mieścić, tutaj będą nasze spotkania. Jesteśmy z tej sali dumni w ogóle, że właśnie taką mamy, bo takiej nie mieliśmy jeszcze trzy miesiące temu. Dobrze, pan profesor, przyjmijmy, że diagnoza została postawiona, a teraz ta część właściwa. Polska racja stanu. Jaka jest? Od czego należy? Jak można zahamować ten proces rozpuszczania Polski? Czy w ogóle są takie siły? Czy jest taka możliwość? I co jest tą polską racją stanu? Albo inaczej, gdyby pan był prezydentem i od pana by to zależało, to od czego by pan zaczął naprawę Polski? No jestem historykiem, więc patrzę na to z punktu widzenia historycznego i z tego punktu widzenia no najpierw chcę przypomnieć, że racja stanu jest pojęciem, które pojawia się w XVI wieku
z takim włoskim filozofem polityki, asystentem świętego Karola Borromeusza, jezuitą oczywiście, Giovannim Botero, który napisał książkę pod tytułem O racji stanu w 1589 roku. A przypominam dlatego, żeby przypomnieć sens tego stwierdzenia. Racja stanu to jest racja państwa, racja istnienia państwa i władzy państwowej. I ta racja, o niej zaczął pisać Botero, dlatego że no, jakby zanim pojawiło się pojęcie, już używano jakby instynktownie tego określenia, przede wszystkim w odwołaniu do pisma Machiavellego i do tego, co przedstawiał jako sposób uprawiania polityki Tacyt, że to jest złymi środkami, niegodnymi moralnie środkami realizowanie interesu wspólnego, interesu państwowego. Botero próbował to jakby ochrzcić, uczynić bardziej znośnym moralnie i dlatego o tym mówię, bo wiele osób ma zastrzeżenia do pojęcia racji stanu, że może nie powinniśmy mówić o racji stanu, uznawać rację stanu, jeśli jesteśmy chrześcijanami. To jest napięcie między dwoma ojczyznami. Jest taki znany esej Jana Józefa Lipskiego, Trzy ojczyzny, trzy patriotyzmy. Ja uważam, że bardziej obowiązujące dla nas jest to niepokojące pytanie o dwie ojczyzny i dwa patriotyzmy, bo mamy jedną ojczyznę wieczną i drugą tutejszą ziemską. I jest pewne napięcie między nimi i obowiązkami między nimi, które jeśli ktoś wyostrzy, to widzi je w postaci alternatywy. I niektórzy tak widzą pojęcie racji stanu. Ale wtedy przypominam sobie homilię Jana Pawła II, 8 czerwca 97 roku na Błoniach Krakowskich, kanonizację królowej Jadwigi. Kiedy właśnie użył Jan Paweł II jedyny raz pojęcia racji stanu, że królowa Jadwiga umiała pogodzić wierność zasadom chrześcijańskim z konsekwentnym oddaniem polskiej racji stanu. Czyli można, autorytet tego papieża wspiera, jeśli jest argument z autorytetu, wspiera możliwość budowania racji stanu, w tym polskiej racji stanu. I konkludując, można iść w ślad za Botero, można iść w ślad za Janem Pawłem II i próbować godzić rację naszej ojczyzny wiecznej z obroną interesu, obroną trwania samego naszej ojczyzny ziemskiej. I to pierwsze stwierdzenie jest chyba, że tak powiem, w porządku logicznym najważniejsze. Racją stanu Polski jest to, żeby ona była, żeby trwała, żeby była nadal, czyli żebyśmy nie wymierali, żebyśmy nie przestawali być Polakami, żeby polskość się rozwijała, nie żeby trwała kurczowo, trzymając się tego, co było, ale żeby rozwijała się oczywiście, bo tak to trzeba sobie wyobrazić, dostosowując się do wyzwań, wymogów współczesnego świata. Więc jak to zrobić? To jest pytanie następne. W tej miło trudnej... rozmawiać z profesorem, prawda? Potrafi sam sobie zadać pytanie. Jak to zrobić? W tej trudnej sytuacji, o której mówiliśmy przed chwilą. Tak jest, przed mając przerwą. W pamięci diagnozę. Tak. No pierwsze, żeby nam się chciało chcieć. To znaczy, żebyśmy chcieli w ogóle, żeby Polska była. To jest pierwsze. Jeśli zechcemy i jeśli uda nam się wybrać takie władze, jak długo mamy możliwość w ogóle wybierania, przełamać to, co Marek Jurek nazywał imposybilizmem, także wyborczym, naszym, a być może uda się go przełamać, ponieważ nie da się długo trzymać tej zasłony nierzeczywistości i skutecznie odgradzać ludzi, zwykłych ludzi, którzy niekoniecznie muszą się nawet czuć obywatelami, czy Polakami na pierwszym miejscu, ale są ludźmi i reagują na rzeczywistość. Ekrany telewizora nie mogą do końca zasłonić tego, że nie będzie emerytur, że drogi są jakie są, że PiS już nie rządzi od 7 lat i nie można w kółko mówić, że wczorajszemu deszczowi jest winien Jarosław Kaczyński. Krótko mówiąc, jakby te możliwości zakłamywania rzeczywistości się wyczerpują, i złość i znużenie wynikające z tego kłamstwa, które znajduje paralele w najlepszym razie w epoce gierkowskiej dopiero, a pod niektórymi względami wcześniej jeszcze w epoce stalinowskiej,
pod względem stopnia zakłamania i bezczelnego kłamstwa, które się serwuje, które próbuje się narzucić nam, to jednak pamiętamy, że i tamto kłamstwo rozbiło się w zderzeniu z rzeczywistością, przynajmniej na czas jakiś. A więc jest nadzieja, że ten pierwszy krok możemy wykonać. Ludzie dotrą do rzeczywistości i dotarcie do rzeczywistości jest pierwszym wymogiem naszym w budowaniu czy w odbudowaniu polskiej racji stanu. Żebyśmy wyszli z nierzeczywistości ku rzeczywistości. Żeby zamiast przytłumiających wszelką refleksję okrzyków, no co za jakiś oszołom może powiedzieć, że Polska zmierza w stronę kondominium. Tymczasem ten termin, zanim sformułował Jarosław Kaczyński, został zapisany w biuletynie Center for Strategic and International Studies, czyli miejsca, które zatrudnia Zbigniewa Brzezińskiego, wspomnianego przed chwilą, najbardziej prestiżowego Instytutu Studiów Strategicznych na świecie w Waszyngtonie na ulicy K. Tam właśnie taki biuletynik jest wydawany i tam profesor Janusz Bugajski, który tam jest pracownikiem, w roku 2009 taką diagnozę postawił. Tak, to jest właśnie jeden z możliwych i prawdopodobnych scenariuszy dla Polski. Stanie się kondominium rosyjsko-niemieckim. To jest część rzeczywistości. I jeśli rozpoznamy rzeczywistość, to będziemy mogli dopiero zacząć sobie z nią radzić. I to jest następne logicznie pytanie, jak sobie radzić z rzeczywistością, skoro dojdziemy już do tego, że uznamy ją, że jest jakiś problem, a nie żyjemy na Zielonej Wyspie otoczeni przez samych przyjaciół, którzy przestrzegają praw człowieka i wolności mediów jak nigdy dotąd w swojej historii. Otóż jeśli przebijemy tę skorupę nierzeczywistości, no to widzimy, że pole manewru mamy bardzo ograniczone. Nie jest tak, że możemy wrócić jednym, bo pan redaktor pytał poprzednio, jak to się uda szybko wrócić do tej polityki, którą prowadził Lech Kaczyński, a która zaczęła się wcześniej, bo jakieś jej elementy były we wcześniejszych rządach, nawet chorującego na chorobę filipińską prezydenta Kwaśniewskiego, czy w poprzednich rządach jakieś elementy tej polityki wschodniej aktywnej były. Na pewno nie da się jej odbudować z dnia na dzień. Nie wydaje mi się, żebyśmy mogli wrócić nawet do tej sytuacji, która była w roku 2009, już po zmianie rządu, kiedy jeszcze jakieś pole manewru było zachowane większe. Po prostu wzrosła pozycja Niemiec w Unii Europejskiej i jeszcze wzmogła się siła Rosji dzięki ustępliwości, czy przez ustępliwość rządu polskiego w sprawie smoleńskiej. No bo ten sukces Rosji, jakim było zachowanie rządu polskiego w sprawie katastrofy smoleńskiej, jest politycznie największym sukcesem Putina w Europie Wschodniej, bo on zastrasza wszystkich w tej części Europy. Skoro z Polską można tak postępować, jak postępuje Rosja po 10 kwietnia, no to co ma powiedzieć Ukraina, co ma powiedzieć Gruzja, co ma powiedzieć Litwa, Łotwa, Estonia, inne kraje. Więc no, zmieniło się dużo bardzo na naszą niekorzyść. I co w tej sytuacji robić? No myślę, że jednak zhierarchizować zgodnie z zasadą racji stanu, gdzie no, nie możemy myśleć o najlepszym ze światów, tylko żyjemy w takim, w jakim żyjemy i do niego dostosowujemy środki. Musimy ustalić, kto jest dla nas największym zagrożeniem. I tu będziemy się pewnie różnić w diagnozach. Jaka jest pana profesora? Moja diagnoza jest taka, że nie grozi nam na pierwszym miejscu dyktat Federalnej Rezerwy. Nie grozi nam na pierwszym miejscu. Wiem, że to są kontrowersyjne zdania, ale no taki jest mój pogląd. Nie grozi nam na pierwszym miejscu państwo Izrael i nie grozi nam na pierwszym miejscu kanclerz Angela Merkel. Chociaż każdy z tych elementów przeze mnie wymienionych wiąże się z jakimś wyzwaniem dla Polski i z jakimś poważnym ryzykiem uszczuplenia polskich interesów. Może nie państwo Izrael, ale lobby żydowskie i kwestia restytucji mienia żydowskiego na ziemiach polskich jest pewnym istotnym problemem. Także czarny PR polski, który to lobby buduje. Interesy niemieckie na ziemiach polskich budowane kosztem interesów polskich. Przejmowanie strategicznych gałęzi przemysłu, komunikacji przez państwo niemieckie. To są także bardzo realne problemy. Ja ich absolutnie nie lekceważę. Ale próbuję namawiać każdego, kto zastanawia się nad polską racją stanu, do tego, by zhierarchizował jakby potrzebę reagowania na wyzwania, których nagromadziło się bardzo dużo i wszystkie są poważne. Od czegoś trzeba zacząć.
To jest powrót do takiej sytuacji trochę jak spór orientacji w czasie I wojny światowej czy przed I wojną światową. Spór orientacji, w którym moim zdaniem nie wolno przyznać racji jednej stronie. Te strony się uzupełniały między sobą. Orientacja Dmowskiego, orientacja Piłsudskiego z pożytkiem dla Polski. Moja dzisiejsza orientacja, dzisiejsza, nie porównuje się z nikim z poważnych polityków z polskiej przeszłości, ale porównuje sytuację, w której dokonujemy wyborów. Jest taka, że tym głównym wyzwaniem jest niezwykle brutalna polityka neoimperializmu rosyjskiego, ponieważ inne zagrożenia wobec Polski nie mają wymiaru, no, że tak powiem, bezpośredniego zagrożenia fizycznego. No, Niemcy nie testują nuklearnego ataku na Polskę, o ile mi wiadomo, ani żaden inny, że tak powiem, partner polskiej polityki zagranicznej nie uprawia tego rodzaju gry. I no, tak się składa, że nie z żadnym innym partnerem polskiej polityki zagranicznej, tylko z Rosją łączy nas tragiczna sprawa smoleńska, którą musimy wyjaśniać i w której kłamstwa strony rosyjskiej i to powiedziałbym ostentacyjne kłamstwa strony rosyjskiej mają znaczenie nie tylko w tej jednej sprawie, ale mają zniszczyć, można powiedzieć, sedno polskiej tożsamości. Mają przekonać nas, że jesteśmy nic nie warci, skoro zgadzamy się na każde kłamstwo w sprawie głowy państwa, która zginęła na terytorium drugiego państwa, skoro możemy przełknąć każde upodlenie. To nie chodzi wtedy o Lecha Kaczyńskiego tylko, ale chodzi o naszą tożsamość. Nic nie jesteśmy warci, jeżeli każde kłamstwo możemy przełknąć. Dlatego to wydaje mi się najważniejszą sprawą i dlatego uważam, że to jest konkluzja jakby, że należy próbować jednak w Unii Europejskiej, a nie niszcząc Unię Europejską od razu i rezygnując z niej jako oparcia dla jakichś tam zabezpieczeń Polski, przynajmniej takich, które można budować wewnątrz tej Unii, że w Unii Europejskiej musimy próbować odnowić jakby sens Europy. Nasza tożsamość jest europejska, łacińska. Ta tożsamość europejska, łacińska jest wypierana z Unii Europejskiej oczywiście bardzo gwałtownie przez siły, powiedziałbym, antycywilizacyjne, ale to nie znaczy, że w Europie nie znajdziemy partnerów do obrony tej tradycji łacińskiej i to i w Niemczech, i we Francji, i we Włoszech, i w Wielkiej Brytanii. W każdym kraju możemy znaleźć tych partnerów, którym będzie zależało na poprawie położenia Europy. W Niemczech natomiast, no, to jest właśnie kwestia decyzji, opcji, orientacji. Wydaje mi się, że musimy raczej szukać porozumienia z tymi siłami, które nie chcą także podporządkować się na zasadzie upodlenia Rosji. Bo Rosja upadła także Niemcy. To nie jest tak, że tylko nas upadła. Kiedy Władimir Putin przyjmuje nagrodę, najwyższą nagrodę państwową w Landzie Saksonia, tym, w którym werbował agentów, to jest to upodlenie dla dużej części Niemców. Nie jest tak, że oni wszyscy przyjmują, no świetnie, mamy interesy z Niemcami. Oczywiście wpływowe koła gospodarcze niemieckie, ale nie wszystkie, robią znakomite interesy z Rosją. Inne są puszczane w skarpetkach, tak to bywa. A część Niemców jest wrażliwa na prawa człowieka, na wolności i z tą częścią Niemców powinniśmy próbować rozmawiać, żeby pokazać, gdzie jest zagrożenie tych praw człowieka. Czy w straszliwym rządzie Prawa i Sprawiedliwości, czy raczej w tym, co się dzieje z prawami człowieka i z relacjami między imperium, które depcze te prawa człowieka, a Europą. Powiedział pan, odnowić sens Europy, to myślę, że to jest myślenie, które jest jakby współgra z myślą Jana Pawła II, kiedy mówił od Unii Europejskiej, od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej. To jest ta nadzieja, którą wiązał z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, że to my odnowimy Unię Europejską, więc to jest jedna rzecz, a druga, właśnie druga, tu chciałem być taki mądry i powiedzieć o Janie Pawle II, mnie ukarało, bo zapomniałem, jakie miałem pytanie, odnowić sens Unii Europejskiej. Dobrze, to na marginesie jedno pytanie, prosta odpowiedź. Euro, czyli waluta. Tylko prostą odpowiedź, tak, nie, gdybym dzisiaj miał zdecydować i byłoby referendum, to bym powiedział tak dla euro, czy nie dla euro. Oczywiście, że nie, bo przekonują mnie eksperci. Ja nie jestem ekspertem. Eksperci przekonują mnie jednoznacznie, zresztą są prawie jednogłośni w tej sprawie.
poza nielicznymi zupełnie fanatycznymi propagandystami bez czoła, że tak powiem, albo z miedzianym czołem, jak się to niegdyś mówiło, którzy są gotowi każde kłamstwo zażyrować, żeby towarzyszyć temu rządowi. Czyli... Inni poważni mówią, że nie wolno przyjąć teraz euro, inaczej jak kosztem no, ogromnych strat dla polskiej gospodarki i polskich konsumentów i producentów. Czyli ta strategia i ta racja stanu jakby zaczyna się i powinna wędrować w kierunku budowania jakiegoś sojuszu wewnątrz Europy opartej na wartościach, w którym Europa się obudzi i powie, my chcemy być tacy, a nie inni, czyli wejść w spór cywilizacyjny, który jest w środku w Unii Europejskiej. W wartościach i interesach, bo Europa oprócz zasobu wartości, o które toczy się spór, ma także wspólne interesy. I można stawiać pytanie publiczności europejskiej, czy raczej obywatelom poszczególnych krajów Unii Europejskiej, w tym tych najbardziej wpływowych, co im się bardziej opłaci? Czy taka Unia, która jest niesolidarna, która traktuje kraje zewnętrzne wobec Unii jako dogodnych dla siebie partnerów, lekceważąc całkowicie słabszych członków Unii Europejskiej, z którymi formalnie jest związana, czy taka, która raczej jest solidarna, która buduje pewną wspólnotę także interesu. No to jest kwestia na przykład solidarności energetycznej, prawda? Której no na pewno Niemcy nie bardzo chcą przestrzegać, przykładowo, prawda? Więc tutaj też możemy się odwoływać do pytania o interes. Czy to, że Gazprom ma bezpośredni dostęp do konsumentów i wywalczył to sobie i walczy dalej o poszerzenie tego dostępu, nie w Polsce właśnie, ale w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii, po prostu zakręci kurek, to wpłynie znacząco na sytuację polityczną w tych krajach, bo odbiorcy gazu albo go nie dostaną, albo dostaną po innej cenie. To oznacza dobro dla tych obywateli czy zło? Myślę, że można próbować, używając tego rodzaju argumentów odwołujących się do dobra i zła w kategoriach interesu, korzyści lub braku korzyści raczej niż dobra i zła, także rozmawiać z Europą o potrzebie budowania wspólnoty pewnej. Ale odpowiedział pan na pytanie o rację stanu zewnętrznie, a wewnętrznie. Co się powinno, jaka jest ta hierarchia ważnych rzeczy w Polsce, żeby naprawić Rzeczpospolitą, bo czujemy, że ta Rzeczpospolita wymaga gruntownego remontu i naprawy. No tutaj także myślę, możemy, nie rezygnując z poprzedniego pytania, chcę do niego nawiązać, możemy odwoływać się do tego, co jest odczuwane w innych krajach europejskich, to znaczy potrzeby zachowania tożsamości. Kanclerz Angela Merkel ogłosiła 1,5 roku temu koniec polityki multikulti, prawda? To znaczy tej polityki wielokulturowości, w której zatraca się jakiś rdzeń, wokół którego buduje się tożsamość, w tym przypadku tożsamość niemiecką. Bardzo bym chciał, żeby polskie władze, polskie instytucje państwowe także deklarowały, że tożsamość polska oparta na pewnej tradycji jest wartością, której nie można rozpuszczać w ideologicznych projektach przyszłościowych, dla których nie ma żadnego sprawdzianu realnego, bo są przyszłościowe tylko, prawda? To samo dotyczy innych krajów europejskich, gdzie też odchodzi się od takich niebezpiecznych dla spoistości państwa, niebezpiecznych dla spoistości społeczeństwa i złych dla przyszłości nawet gospodarczej i interesów ekonomicznych obywateli, projektów ideologicznych. Właśnie odejście od tego rodzaju ideologii na rzecz no, budowania, jak to się dzisiaj modnie mówi, kapitału społecznego. Ten kapitał społeczny ufundowany w tradycji jest bezcenny. Tej tradycji, którą trzeba ożywić, umocnić, a nie dekonstruować, nie niszczyć. Więc to musimy robić. Odbudowywać kapitał społeczny, który wynika z tego, że szanujemy się nawzajem jako obywatele pewnej wspólnoty, która nie zaczęła się z chwilą objęcia rządów przez Donalda Tuska, tylko zaczęła się z chwilą chrztu Polski, wejścia Polski do Europy 15 kwietnia 1966 roku. To powinno być dla nas jakimś horyzontem, który pokazuje, przepraszam, ciąg dalszy. Nie ciąg dalszy, który skończy się z najbliższymi wyborami, w których być może wygra, być może przegra Donald Tusk, tylko ciąg dalszy, w którym chcemy sobie wyobrazić dzieci naszych dzieci, funkcjonujące jako
Polacy, zamożni, dobrze funkcjonujący czy żyjący w bezpiecznym kraju. I tylko 36 pokoleń upłynęło od chrztu Polski? No to w niektórych rodzinach to już jest 37, 8, w niektórych to będzie 35, nie więcej niż 40 na pewno. Nie mam więcej pytań do pana, znaczy mam dużo pytań do pana profesora, ale ich już nie zadam, bo jestem usatysfakcjonowany odpowiedziami, tylko żeby ta satysfakcja była pełna, to teraz byśmy zrobili ten test na te 40 sekund, takiego na tą esencję wypowiedzi, na to spojrzenie i powiedzenie tak być musi, na przekonanie, że od tego momentu, od tych 40 sekund coś zależy. Jakby pan profesor wykorzystał te 40 sekund, od których, przypuśćmy, zależy przyszłość Polski. Podejmuje się pan takiej próby? Niechętnie. Na pewno jej nie sprostam, ale oczywiście spróbować mogę. No to spróbujmy. Jeszcze raz powtórzę. Lepiej być kimś niż nikim. Jeżeli zrezygnujemy z ambicji porozumienia się w szerszej wspólnocie, z odnalezienia wartości w tym, że w łańcuchu pokoleń jesteśmy cząstką, która bierze tak wiele od poprzednich pokoleń i może dać następnym, może przekazać siebie kolejnym pokoleniom, to wtedy zobaczymy, jak wiele daje nam Polska. To, że ja mówię po polsku, że dziedziczę ten wspaniały język stworzony przez Kochanowskiego, przez wielką tradycję polskiej kultury, że mogę próbować walczyć o to, pracować nad tym, żeby moje dzieci szanowały ten dorobek kulturalny i mogły z niego korzystać w godziwych warunkach. Wypowiedzieć tyle rzeczy o tym świecie, który nas otacza, dzięki dziedzictwu tej kultury, którą z Polski w Europie czerpiemy. Albo będziemy mieli to na sercu, będzie nam na tym zależało i wtedy będziemy kimś, albo odwrócimy się od tego obowiązku i wtedy będziemy nikim. A teraz czas na pytania, które na pewno Państwo mają do pana profesora. Tu jest mikrofon, to znaczy powinniśmy mówić do mikrofonu z uwagi na transmisję Razem TV. Ta transmisja trwa przez cały czas. Nasz duch republikański ujawnia się w czasie tej transmisji na pewno. Czyli jeśli ktoś ma pytanie, nie wiem jak długi jest kabel, bo to jest trudne. Tak, to ja podejdę, spróbuję podejść. Nie podejdę. Da radę? Dobrze. Ja się zastanawiam od dłuższego czasu i może pan profesor będzie mi mógł wyjaśnić, jak to się stało, że Polska znalazła się w takiej sytuacji między Niemcami, które były państewkami jakimiś takimi przez pewien okres rozproszonymi, między Rosją, która właściwie była nikim wtedy, kiedy Polska miała właśnie potężny, była państwem potężnym. Jak to się stało, że myśmy tą swoją pozycję utracili? I szukając odpowiedzi, zastanawiałam się niejednokrotnie, czy nie tkwi to w jakichś naturalnych naszych skłonnościach, które nie pozwalają nam, nie wiem właśnie jak pan profesor się do tego ustosunkuje, tworzyć właśnie taką silną wspólnotę państwową. I to się, i oto to mnie gnębi od wielu, wielu. O, przepraszam. Bardzo dziękuję za to. Dla mnie niezwykle ważne pytanie. Zastanawiam się nad nim, no nie powiem ciągle, ale często. Próbuję pisać teraz taką historię od
Mieszka do Leszka. I to jest oczywiście pytanie nadrzędne w tej historii. Bo złości mnie, tak by powiedział, i tu od razu zdradzę no jakby puentę swojej odpowiedzi, nastawienie części historyków, części publicystów historycznych, którzy są o tyle mądrzejsi od wszystkich naszych przodków, że unoszą się, powiedziałbym, na tych skrzydłach swojej pychy i są w stanie krytykować tylko wszystkich naszych poprzedników, mówiąc, jakie to katastrofalne błędy popełnili wszyscy. No, nie jest to moje podejście, bo próbując ogarniać całą historię Polski, pamiętam, w sensie historycznej wiedzy, że Polska zaczyna się w sytuacji, kiedy obaj ci wielcy sąsiedzi są nieskończenie potężniejsi od Polski. Ten moment, o którym pani wspomniała, jest momentem kilkuwiekowym kryzysu tych sąsiadów, ale w punkcie wyjścia Rosja, a raczej Ruś, istnieje o 150 lat wcześniej od państwa pierwszych piastów, czy o 100 lat wcześniej. Jest mniej więcej czterokrotnie liczniejsza ludnościowo i na znacznie wyższym poziomie cywilizacyjnym niż państwo piastów. No, Kijów był metropolią europejską w roku 1000, większą niż Paryż i Londyn. No, Gniezno nie było nawet miastem. Niemcy są wspólnotą historyczną od czasów starożytnych. Plemiona germańskie przecież Tacyt opisuje jako bardzo ważnego, poważnego przeciwnika Rzymu. A istniały jako zjednoczona Rzesza, praktycznie rzecz biorąc od czasów no, traktatu Verdun, od też mniej więcej 100 lat przed powstaniem państwa polskiego. I też liczyły mniej więcej 3-4 razy więcej ludności niż państwo Mieszka. Więc od początku jesteśmy skazani, powiedziałbym, na to sąsiedztwo. Ale pani mówi o sytuacji innej, kiedy wskutek dynamiki wewnętrznej rozwoju sytuacji w Niemczech, dla nas bardzo korzystnej, że Niemcy angażowały się we Włoszech, z kolei feudałowie niemieccy szli na wschód i tutaj mogli robić swoje kariery kosztem Słowian połapskich, ale to ich umacniało, to rozsadziło Rzeszę. Oni mogli stworzyć na tyle potężne państewka właśnie, że już władza cesarza przestała się liczyć. Na szczęście dla nas. Na szczęście dla nas centralizowane Niemcy, znaczy dla naszych przodków, scentralizowane Niemcy przestały być realnością i w ten sposób mogła ustabilizować się na kilkaset lat granica polsko-niemiecka. Z kolei na wschodzie no, najazd mongolski, też rozpad feudalny Rusi Kijowskiej, cały szereg czynników. Nie chcę o tym mówić. W każdym razie pytanie, jakie powstaje w XV wieku, kiedy Polska jest na granicy stworzenia imperium, bo odziedziczyła to imperium po Litwinach. Litwini stworzyli pierwsze imperium między Rosją a Niemcami, mówiąc anachronicznie, na tym terenie, a przez Unię Polska weszła w to imperium. To było pytanie, czy Polska będzie budowała imperium, czy nie. Ale koszt budowy imperium w tym miejscu Europy zawsze musi być ten sam. Utrata wolności wewnętrznej obywateli. Bo imperium można zbudować, jeśli się nie jest na wyspie. Stany Zjednoczone zbudowały imperium, będąc de facto na wyspie. No nie mają żadnych tam realnych wrogów poważnych. Brytyjczycy do pewnego stopnia też mogli tę wolność wewnętrzną zachować, bo byli na wyspie. My nie jesteśmy na wyspie, zatem żeby bronić się przeciwko realnie otaczającym nas imperium i budować ich kosztem własne imperium, musielibyśmy naprężyć tak jak oni wszystkie siły wewnętrzne, likwidując wolność wewnętrzną, tak jak to zrobiła Rosja, tak jak to robią Niemcy wielokrotnie w swojej historii, żeby zbudować silną armię. Jeśli silna armia jest najważniejsza, nie ma miejsca na wolność obywateli. Armia zależna od króla. Albo republika, albo imperium. Nie możemy tego połączyć tak, jak połączyły to Stany Zjednoczone, bo były w innym położeniu geopolitycznym. I to się rozstrzyga od przywilejów w Koszycach, gdzie polska szlachta zawarowała sobie prawo, że za każdą wyprawę za granicę korony my musimy być wynagradzani i nie musimy jechać. My mamy tylko obowiązek bronić tego, co jest, a nic zdobywać nie będziemy. Tymczasem logika imperium jest zawsze podbijania sąsiadów. No, jeśli chcielibyśmy zastąpić Rosję czy Niemcy, trzeba było je podbić. Trzeba było je zniszczyć. A to nie interesowało nigdy obywateli wolnej Rzeczpospolitej. Oni się cieszyli wolnością w swoim domu. No i myślę, na tym polega nasz dylemat. Rozwiązanie jest zawsze kosztem któregoś
z członów tej alternatywy. Budujemy imperium, ograniczamy wolność. Bo wielu jest dzisiaj takich domorosłych historyków, którzy mówią, ach, mogliśmy wtedy zrobić imperium tam w XV, XVI wieku. Nie byłoby tych ruskich, nie byłoby tych Niemców, prawda, byłaby Wielka Polska. Ale czy bylibyśmy więcej warci od tych ruskich czy Niemców w sensie imperialnym? Nie, mielibyśmy pewnie podobny system, w którym bylibyśmy rabami króla i jego silnej armii, jego drabów, prawda, jego policji. Tak ja to widzę jako dylemat raczej niż jako proste rozwiązanie, co nie znaczy, że rozgrzeszam z wszystkich błędów rozmaitych historycznych naszych przodków, bo no wszyscy popełniamy te błędy i na pewno takich błędów strategicznych w ciągu wieków wiele popełniliśmy. Ale wskazuję na ten zasadniczy moim zdaniem dylemat naszej historii. Albo wolność wewnętrzna i psujemy imperia innych dużym kosztem, bronimy tej wolności dla Europy i dla siebie, albo rezygnujemy z wolności wewnętrznej, oddajemy się naczelnikowi. No ja nie jestem entuzjastą zamachu majowego na przykład. Podziwiam Piłsudskiego za to, co zrobił w 20 roku, ale zamach majowy uważam za nieszczęście dla Polski, bo to był zamach na tradycję republikańską. Ktoś, kto nie przejmuje się tradycją republikańską, a żyje wyłącznie zasadniczą, ważną sprawą niepodległości, ten może uznać, że zamach majowy był mniejszym złem po prostu. Może warto było. No właśnie, ktoś może tak powiedzieć. Tak. Ktoś może tak powiedzieć, a ja mogę mieć inne zdanie w tej sprawie. No, tutaj pozwolę sobie być innego zdania. Akurat się zajmuję tą epoką źródłową. Może Piłsudskiego się źle dzisiaj mówił o tym i tak dalej, ale to jedyne wyjście było, żeby Polska chociaż do 1939 roku była Polską wolną i niepodległą. To już jest, proszę Państwa, to już jest debata, tak? To już jest dyskusja, to już są argumenty. Ja jeszcze tylko... Za chwilę będą pytania. Teraz jeden komunikat. Panią redaktor Małgosię Wróbel bym poprosił tu. No i nie bać się, bo to jest tak. Ekipa, to ta ekipa, Mateusz Dzieduszycki i jego kamera, Krzysztof Skowroński i jego mikrofon. My musimy powędrować do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polski, gdzie za chwilę rozpocznie się spotkanie, teatr. Mamy Majna Foxa, ale też Państwa zapraszam. Są bardzo ciekawe spotkania, właściwie codziennie o 20. Pani redaktor Małgorzata Wróbel będzie miała tremę. Być może tak, być może nie. Ale, bo to jest jej debiut, więc prosimy o tolerancję. I poprowadzi dalszą część spotkania. Pan profesor ma czas do godziny 19, a potem dworzec, pociąg, Kraków, dom. I panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za to, że przyjechał pan do nas. Mam nadzieję, że nie będzie pan pamiętał i nie będzie pan żałował tego spotkania. Wszystkiego dobrego życzę i oddaję Małgosi, pani redaktor, mikrofon. Dziękuję. Przekazywać mikrofon. Oj, proszę państwa, proszę tak.